już piąte spotkanie z programem Budujemy Sportowy Kraków. Witamy serdecznie, kłaniam się nisko, Anna Kozińska. W ostatnim odcinku namawialiśmy Państwa do treningu. Teraz to zaproszenie podtrzymujemy, ale zmieniamy dyscyplinę, bo czas na pływanie. Tylko w tym miesiącu Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie otworzył nowoczesny basen, a już niedługo do dyspozycji mieszkańców będzie oddany nowoczesny kompleks przy ulicy Filipa Eisenberga. To prawdziwa perła na mapie Krakowa. Zachwyca nie tylko architekturą, ale także wyposażeniem. Obiekt, w którym można korzystać z trzech nieckiek basenowych, głębokiej niecki z regulowanym dnem, płytszej niecki do nauki pływania, także brodzika dla dzieci oraz jacuzzi. Jest tu też strefa spa z kilkoma saunami. Jest sala do fitnessu ogromna oraz siłownia, także kompleks jest bardzo funkcjonalny. A może być jeszcze bardziej wszechstronny, bo w ciągu kilku lat miejsce, gdzie kiedyś były tak zwane baseny polfy, powinno zyskać jeszcze otwarte kąpielisko. A co można podarować uczniom na Dzień Dziecka? Zgodzą się Państwo, że nowy basen to dobry pomysł. Tym bardziej, że z takiego prezentu cieszą się nie tylko najmłodsi, ale także rodzice. Obiekt bardzo się wszystkim podoba. Zarówno dzieci, jak i rodzice są zachwyceni. Rodziców chętnie przyjmujemy na galerii, bo mają taką możliwość obserwowania zajęć. Jest to przepiękny, nowoczesny obiekt. Ma oczywiście główną nieckę 25-metrową, dzieloną na pół z podnoszonym dnem, czyli dzieci mogą się uczyć, ale jest osobno również niecka, która służy do nauki pływania i oczywiście brodzik dla dzieci. Na górze mamy salę fitness, inne sale, małą kawiarenkę, czyli jest to obiekt, który służy i dzieciom i tak jak każdy obiekt po południu będzie służył mieszkańcom. To jest 10. basen, który otwieramy. Zaczęliśmy od Komkom Ząb w Nowej Hucie. 4 baseny mamy kolejne w planie. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że w każdej dzielnicy mamy basen. To się nie zawsze da zrobić, bo są takie dzielnice, gdzie nie ma po prostu miejsca, ale niedaleko tych dzielnic, gdzie nie ma miejsca, będzie basen. A z tych, które już są, warto korzystać. Ruch i przebywanie w wodzie to dla naszego organizmu same korzyści. Pływanie wzmacnia, poprawia kondycję serca, zwiększa pojemność płuc. Podczas takiego treningu angażujemy całe ciało. Na pewno w formie rekreacyjnej ogromne korzyści zdrowotne pod względem sportowym, również bezpieczna forma rywalizacji w zasadzie od bardzo wczesnego, młodego roku życia. No i też uważam, że na późniejszym etapie możliwość tworzenia więzi, różnych relacji to jest na pewno coś, co powinno przyciągać do tego sportu. I przyciąga. Ponad 200 pływaków wzięło udział w rozgrywanych niedawno zawodach o Puchar Prezydenta Krakowa. Areną zmagań była pływalnia przy szkole podstawowej z oddziałami sportowymi numer 5 imienia polskich olimpijczyków. Basen został oddany w listopadzie ubiegłego roku i był prezentem na jubileusz 60-lecia. Jest to obiekt bardzo profesjonalny, wyposażony w specjalny system pomiaru czasu. Jest głębokim basenem, co ze względu sportowego też wskazuje, że jest to tak zwanym szybkim basenem, czyli jest możliwość osiągania tych wysokich wyników. Od słupków startowych przez całe wyposażenie jest to basen nastawiony na sport, na profesjonalny wynik. Także ze względów szkoleniowych jest to duży krok do przodu i myślę, że dzięki niemu trenerzy, nasi pracownicy będą mogli z tymi dziećmi pracować jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej i z lepszym jeszcze efektem. Proszę, 17 setnych sekundy różnicy, to jednak Magdalena Mieluch na miejsce drugie. Pływanie to jest moje ulubione zajęcie ze wszystkich. Dużo satysfakcji na pewno, dobrze się czuję pływając i to jest takie jakby woda, to jest takie moje naturalne otoczenie, że tak powiem. Radość, no i zdrowie. Ile czasu na to poświęcasz? Tak, dziennie 2 godziny, bardzo dobrze się czuję. Codziennie 2 godziny? Tak, praktycznie od małego pływam. Dzisiaj pływałam 50 delfinem, miałam mi 36 sekund na 50 delfinem, będę próbowała pobijać rekordy.